Dzisiaj pokażę Wam wiązanie 2X. Jest to wiązanie dobre dla dzieci przynajmniej siedzących, bo daje dość duże odwiedzenie. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie na Domowa TV, a dzisiaj o właśnie tym wiązaniu. Potrzebna Wam będzie chusta tkana, najlepiej długości 4,6, ewentualnie 4,2, jeżeli jesteście raczej drobnymi osobami, ale jest to wiązanie wymagające raczej dłuższej chusty. Znajduje środek i ten środek układam z tyłu. W ten sposób sobie przekładam po prostu chustę, tak żeby środek był na linii kręgosłupa. Łapię ją z przodu i delikatnie sobie ją dociągam, poprawiam tak, aby po prostu uniknąć potem purchli jakichś, które by wyszły przy wiązaniu. Czyli nie tylko ją przekładam, ale też od razu dociągam, żeby uniknąć potem jakichś luzów. To dosyć istotne. Następnie, w ten sposób trzymając chustę, biorę ją do jednej ręki. Tak łapię. Tak. I teraz tak, tu jest moja górna krawędź. I ta górna krawędź zarzucam na ramię i ona musi być od środka. Czyli widzicie, ta krawędź, co idzie tutaj, w górze jakby mojego brzucha, tak? Jest tu. Teraz jest wewnętrzną krawędzią. I to samo z drugiej strony. Też ta moja granatowa krawędź ma być tą krawędzią wewnętrzną. I tak sobie trzymam. Biorę i ręką rękę wsuwam tędy pod spodem, a tutaj idę do zewnętrznej krawędzi chusty. Pociągam delikatnie, żeby poczuć, czy to jest ta krawędź, co idzie bliżej ramienia. I biorę chustę do przodu. I to samo drugą ręką. Hop, hop. I też takim kelnerskim chwytem biorę do przodu. I mam w ten sposób, tu już wpuszczam. Zobaczcie, tutaj mi się zrobił taki X. Z tyłu mam drugi X. Tutaj są jasne krawędzie, tak? U mnie takie białe pasy na rancie. A tutaj przy wewnętrzu są ciemne pasy. Słuchajcie, wiążę taki roboczy, bardzo luźny węzeł, raczej tylko po to, żeby mi się nie rozwiązał, gdy schylam się po dziecko. No i schylam się po malucha. Układam go. Przytrzymuję pod półkę i zaczynam wsuwanie od tej poły, która jest pod spodem. Zwróćcie uwagę, jak jest X, to zawsze któraś część chusty będzie bliżej Waszego ciała. I od tej chusty, od tej części zaczynam. Wsuwam jedną nóżkę, przekładam ostrożnie na drugie ramię i wsuwam drugą nóżkę. Opuszczam dziecko, tak, żeby osiadło na tych moich X-ach, żeby to wyraźnie poczuć. I teraz muszę rozprowadzić te fragmenty chusty na dziecku. Czyli też, wiedząc, że to jest wewnętrzna krawędź, łapię za tą granatową część i naciągam po prostu na dziecko, prowadząc ją w ten sposób. A tutaj musi sięgnąć aż pod kolanko malucha. Śmiało. Tak, żeby otuliła jego plecki, ale też, żeby tutaj nie było żadnych zwichrowań. I to samo robię z drugą stroną. Też naciągam na malucha, tak żeby go cała ta chusta otuliła i też, żeby tutaj ta poła moja doszła tutaj do wnętrza dołu podkolanowego. Już mój maluch jest wstępnie osadzony w chuście, ale teraz trzeba dociągnąć. I teraz właśnie rozwiązuję ten mój roboczy węzeł. Przeprowadzam nad nóżkami dziecka, tak mi będzie wygodniej. Łapię. Najlepiej jest złapać od spodu, w ten sposób.
dociągam. Po prostu takimi ruchami szczypanymi od dołu dociągam. Nie muszę czuć. Jeżeli dociągam prawą ręką, powinnam czuć ruchy na lewym ramieniu. Hop i podaję do drugiej ręki. Hop i podaję do drugiej ręki. Hop i podaję do drugiej ręki. I to samo z drugiej strony. Ciągnę i podaję do drugiej ręki. Cały czas trzymam tutaj naprężenie w ręku, żeby nic nie poluzować sobie. Hop. Hop. I słuchajcie, jak już mam z dwóch stron dociągnięte, to jeszcze sprawdzam, czy tutaj nie wkradły mi się jakieś luzy. Jeżeli jeszcze coś tutaj się poluzowało, sprawdzam, przesuwam odpowiednio, żeby po prostu tych luzów się pozbyć, jeżeli gdzieś tutaj są lub tutaj. Koryguję jeszcze ustawienie kolanka i wyciągam. Jak koryguję to kolanko, to wyciągam z tej strony. O! Jak koryguję to kolanko, delikatnie do góry prawiam, to wyciągam z przeciwnej. Dobra. Biorę teraz podnóżki dziecka chustę i wiążę węzeł standardowo. Hop. Dobra. I jeszcze drugi. O, proszę bardzo. I już chusta zawiązana. Dziecko sobie siedzi. Wszystkie informacje na domowa.tv.